No, wybrali konkretne miejsce, żeby przytrzymać tego kolesia. Nie ma co. Analysis complete. Jakby to jaki fort był. Czy inne cholerstwo. Enemy presence detected. The map has been updated. Jaha, ohu. Ja. Jaha, ohu. Check all around the target and plan carefully before moving in. Kas, czy ja kiedykolwiek poszłem sobie tak na YOLO, wybić wszystkich, wyjść i ten? Wejść, uśpić wszystkich, przejąć wszystkich w całej bazie, to tak, ale w tym... Nie powiem, ale wyjście stąd jest trochę... kijowe. Chciałbym się dostać na jakiś jeszcze wyższy teren, ale... Raczej wodospadem... Nie będzie tutaj jakiejś drogi, tak mi się wydaje. Ale zawsze warto sprawdzić. A jednak jest coś. Pęknięcie w ścianie. Więc jeśli jeszcze gdzieś tu się da wspiąć... To jesteśmy w domu. Tylko musiałbym jeszcze poczekać, aż ten skubaniec się... odsunie. Nie, myślałem, że będzie sandstorm. Chodim, chodim, chodim. Twoi koledzy i tak cię nie usłyszą. Prosto w rękę. Kurde, brakuje mi tego wspinania się gdziekolwiek się da.
Tam jeszcze mamy dwóch z tych więźniów. Lec. Krata. Może uda mi się sprowokować któregoś z durni, z tych durniów do wyjścia przez bramę. Do miłej rozmowy. Tylko czy... Mamy zwycięzcę! Cześć, Yuri. Powiesz mi jeszcze coś ciekawego? Specjalista. Pewnie czasami ten, co go znokautowałem. Macie, oni mają dużo tych specjalistów, widzę. Analysis complete. Analysis complete. Dużo ich krąży na dole. Jeden strażnik u góry. Cholera. Myślałem, że przez kratę przejdzie. Jeszcze musiałbym się zająć tym u góry, tylko cholera mi się tłumik skończył. Cześć. Diamenty, mało ważne. Co za kretyn? Ten w tym jeepie. Po prawej stronie dwie osoby śpią, pole... Jedna na wysokości, nieprzytomna. Ty byłeś jakiś specjalista? B, budowniczy. Dobra, zanim się... Cholera, tamten się obudził. Ha!
distract him. Jeszcze zbombałem. He's coming too. Roger that. Żadne zatoć 4 nie ma. Cholera jasna. Co gorsza, że zapomniałem o karabinie ze stłumikiem. Dobry, panowie. Chłopie, nie pytaj się czemu. To jest głupie pytanie. Jak ci ratuję dupę, no to znaczy, że jestem po twojej stronie, nie? Czy u was to tak jakoś nie działa? Cholera! Muszę ich szybko wziąć stąd. Zanim się burza piaskowa zacznie. Nie wiem, gdzie to mnie zaprowadzi, ale... Cholera jasno. Nie wiem, gdzie to mnie zaprowadzi. Teraz kompletnie w ogóle zgłupiałem. Się tak skoncentrowałem na tym, żeby dostać się w tym, że... Jest wyjście. Czyli na moje już jestem praktycznie zwycięzcą w tej eskapadzie. Ja się nawet nie odzywam, a mu mówię wszystko, co jest. Dobra, uratowałem część więźniów. Nie wiem, ilu z nich tak naprawdę jest z tych przydatnych. O, jest nowa umiejętność. Precyzja plus 1? This is Pequot. Have a
Malak pewnie nam powie parę ciekawych informacji. Didi, ty jeszcze kurde znalazłeś ten. Wsiadaj i spadamy stąd. Kiepsko z tym tłumikiem. Powiem szczerze. Ale tak. Nie narzekam na to, jak to poszło. Oni nawet nie wiedzą, że już dawno zwiałem z tym. No ja bym na to S nie dał, no ale skoro już dają S, no dobra, to do zobaczenia w kolejnym Phantom Painie. Nie będzie się z wami właśnie wtedy, więc na razie i cześć. Boss. That target you extracted, Malak, is saying that he's never heard of our client. What's more, he says his village was destroyed long before he was ever taken prisoner. Apparently it fell victim to some sort of disease, then was completely burned to the ground. Malak was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malak, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back. Turns out they were members of Cypher's Strike Force XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malak to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malak's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hameed during the Honeybee incident. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malak over to Cypher. I decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something. This is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malak, he lost his village, his family, everything. And he wants his revenge. In other words, he's one of us.